Dobra, dziękuję. Janek, to... Tak, podnastawiłem się. Ja myślałem, że w ogóle tego nikt nie będzie chciał. Ja mam tego walizkę całą. Wróć. Kochani, mamy tu jeszcze dużo punktów programu. Cisza! Halo, dajcie jak głos. Dojdź do głosu. Ja dochodzę do głosu, żeby oddać głos Przemkowi. Dziękuję, proszę Państwa. To jest moje dzieło. Jestem już w części inteligencja, bo część Tyszki się skończyła. Więc jako inteligencja wystawiłem te dwie prace. To jest tytuł Mentalność Muła. To jest zakupione w Oszonie obrazek, gdzie kolory mogę po numerach kolorować. A dlaczego mentalność muła? Jak się zastanowiłem, to mniej więcej by trwało tydzień czasu, jeśli chodzi o mnie. No ja w tym czasie mam co innego do roboty. Natomiast oczywiście, gdybym to wypełnił, no to byłoby to, co tam widać, taka Matka Boska. O Matko Bosko. Miałem taki pomysł, żeby na przykład wypełniać, nie według tam tych danych, tylko według moich danych, że na przykład tam tutaj to numer tam jest 18, a u mnie byłby czerwony, załóżmy, który tam byłby jakiś 37. Ciekawe, co by wyszło. Ale zrezygnowałem i jest to, co jest. To jest tyle a propos tej inteligencji. Czy to jest inteligentne, ten mój pomysł, żeby kupić w supermarkecie ten zestaw, notabene chiński? No nie wiem. Za ile kupiłeś to? Proszę? Za ile kupiłeś? 40 zł. No, ale gdybym wypełnił, to taki obraz za 40 zł mógłbym komuś podarować, czy coś, ho, 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 a on jest warty ze 2000 albo 3. No, ale to... Przemek, skoro żeś nie wypełnił, to jest warty co najmniej 4 miliony dolarów. Ponieważ wyszedł spod twojej ręki, a to się liczy. A to jest decyzja twórcza, tak? Nie dyskutujmy o tym, bo faktycznie tak możemy sobie dyskutować i to będziemy mieli rację. Ale chciałbym nawiązać do mojego poprzedniego wystąpienia, które tu zacząłem. Takie dwie uwagi, żeby po prostu Państwu dać do myślenia. No, do myślenia. Jasio Wojciechowski napisał w swoim posłowie do tej książki, że całość wystąpień Galerii Walka Młodych podatnika kosztowała 0 zł. No tak jest. Ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, zresztą to jest każdy polityk, Boże Święty, dużo by za to dał, gdyby powiedzieć, to podatnika nic nie kosztowało, bo to jest co drugie wypowiedź telewizji czy coś, to jest, a podatnik tam musiał to zapłacić, czy to zapłacić. Janek, rykę na prezydenta. A dlaczego? Przecież państwo daje na kulturę, nie wiem, całkiem pokaźny procent. Chociaż ja postuluję i będę to postulował, że po 4%, ale to nieważne. Jest i to jest kolosalny budżet. Dlaczego my tu nie mamy dotacji? Otóż moja teza jest taka, zresztą mówiłem to Jankowi. Gdybyśmy dotacje dostali,
jest niemożliwe, żeby ją zrealizować. Niemożliwe w tej sytuacji, zgodzicie się Państwo czy nie, ale tak ja twierdzę. Jest to niemożliwe. Niemożliwe. Z różnych względów. Ale jest możliwe. Ale jest możliwe. Tylko, że no niestety nie w Polsce. No to gdzie? To jest bajka o żelaznym wilku. Wyobraźcie sobie Państwo następującą historię. Minister Kultury i Sztuki mówi: świetna działalność, panie Rylke, dajemy na to 1 000 000 zł. Ale jak to się ma do waszej wstępnej deklaracji, że ona być sztuka bez ministra, bez dotacji i tak dalej właśnie? Dlatego właśnie, że ja mówię jako odpowiedź, jakby było. Tak by było, że minister mówi, dajemy wam 1 000 000. I jest to możliwe, ale w jaki sposób? Dlaczego nie w Polsce? Dlatego, że na przykład, proszę sobie wyobrazić taką sytuację fantastyczną, że przychodzi pani z taką żelazną kasą, tak jak tu teraz ta pani przychodzi, otwiera tą kasę i każdemu wypłaca 800 zł. Wy kwitujecie, tak, ja tu zrobiłem to, podpisuję, każdy dostaje 800 zł i do widzenia. Był taki bardzo poważny festiwal w Anglii, na którym ja byłem, performance'u notabene, gdzie tam honorarium było 1500 funtów. Ja dostałem te honorarium i nic nie musiałem podpisywać. Nic, po prostu dostałem i koniec, do widzenia. Pytałem, Bałdyga mnie się pytał, podpisywałeś coś, ja mówię nie. Jest to możliwe, ale u nas jest to niemożliwe, mimo że są dotacje wielkie tutaj na kulturę i sztukę. I tym po prostu, i tym zdaniem kończę moje wystąpienie. Ale nie jest tak źle. Marek koniecznie nie opowiadał, jak był u Marcin Dziwisa, szefa Fluxusu, że on miał tam drzwi pozawiązywane łańcuchami, bo go gonili wierzyciele. Także tam w Ameryce miał gorzej niż my tu mamy wierzyciele na stronie. No to jak taki festiwal robił, taki bardzo znany, świetny performer, bo widziałem go na żywo, chiński. On robił, potem on występował na interakcjach w Piotrkowie Trybunalskim. To zrobił międzynarodowy festiwal wielki, na którym ja byłem. Tam było cholera z 1500 artystów. Mało tego, tam po prostu nie chcę o tym mówić. I on potem 3 lata się rozliczał z tego festiwalu. No chyba z prywatnych pieniędzy, ja nie wiem, bo po prostu 3 lata się rozliczał. No. A każdy dostał honorarium oczywiście, tam zakwaterowanie w jakichś fińskich domkach, to tamto, w fińskich domkach mróz minus 15, to w takim domku, ale to nieważne. No. Świetny, podpisywałeś coś? Świetny festiwal, proszę. Podpisywałeś tam coś? Nie, też nic. Można? W Polsce po prostu siedzą na dupie jacyś urzędacy po znajomości i mają to wszystko w dupie. No, mają to wszystko w dupie. Jest taki świetny filmik, który ja puszczam na internecie. Mam wszystko w dupie. Jak powiedziałeś, że siedzą na komuny, mają w dupie, to siedzą na dupie, bo mają w dupie. Oni siedzą na dupie i mają w dupie, jakby ciągle w dupie. Siedzą na dupie i mają w dupie. Nie lepiej, że się muszą ale cały świat się polega na tym, że się kosztuje pewien wysiłek. Czy galeria jest towarzyskim spotkaniem, tak jak jest w tej chwili, czy jest jakąś pozarządówką, formacją, gdzieś zarejestrowaną? Nie jest. Przepraszam bardzo, przerwanie, jest ciemni i tak nie dlatego, że jestem kobietą, a widzę to widzę to zrobić dwóch przedmówców. A chciałam zapytać o katalog kosztów kwalifikacji. No. Bo jakby samo podpisywanie to nic złego.
To, coś ty powiedział, nie ma forum, gdzie by można było to zgłosić. Na przykład, żeby zarejestrować galerię. No nie ma, no niestety. No nie ma, no nie ma. No może byśmy bardzo chcieli, czemu nie, ale no nie ma. No. Czekaj, ale ty jesteś przekonany, że na wszystko, co ty zaplanował, dostał grant? Absolutnie nie. W ogóle byś nie dostał grant. Nie, tam wszystko zajął za darmo. W ogóle, co to jest? Co to jest za słowo dostał grant? Według mnie nie ma czegoś takiego. Jaki grant? Jaki grant? Co dostał? To ktoś jakiś głupek wymyślił jakieś granty. Nie ma żadnych grantów. To się nazywa, jak ci minister daje milion. To jest grant. Aha. Nigdy nikt nie dostaje pieniędzy za nic. Zawsze musisz dostać za coś. W każdym razie mogę odpowiedzieć na to za granicą prędzej, u nas wolniej. Ale mówię, że on nawet, czemu nie, to jest do wyobrażenia. Absolutnie jestem przekonany, że jest to możliwe, że minister mówi, przeczytał co Rylkę zrobił tego i mówi, dajemy wam milion. Jest to możliwe, absolutnie. Tylko, że jest niemożliwe do zrealizowania, więc on sobie może przyznać, ale jest to niewykonalne. Ja nie chcę tutaj państwu głowy zawracać dlaczego. Ale jest to niewykonalne. No, niewykonalne. Dam wam przykład. Za każdym posiedzeniem takim jak tu teraz. Ilu tu pasuje? 25 artystów. 25 umów. 25 rachunków. Na każdy, wy każdy z każdy, na każdą taką sytuację musicie tu przyjść i podpisać. Kto to kurwa będzie robił? Każdego artysta musi być przynajmniej trzy rachunki, bo tak sobie... No. Kto to będzie robił? Rylkę? No przecież on ma co innego do roboty. No ale chciałeś mieć miejsce, gdzie się to będzie odbywać bez sponsorów, bez pieniędzy i tak dalej. No i jest, no teraz wołasz jest. O tych sponsorów, żeby... No jest, nie. Tylko żeby bez ja nie wołam, tylko mówię, jaka jest sytuacja. Powiedziałem, że to jest możliwe. Czemu nie, że pan minister daje tu milion. Tylko bez dalej powiedziałem, trzeba było słuchać uważnie, że jest to niewykonalne. Ale bo to mam głośno powiedzieć, proszę. To byłoby absurdalne. Dziękuję, ja pracowałem na etacie 50 lat i robiłem dużo projektów za pieniądze. Dlatego nie zadałem, bo wiem, co to kosztuje. A dlatego my tu, wydaje mi się, uczestniczymy w tym, że to daje takie możliwości, jakie nie daje inne uczestnictwa w państwowych, tam. Dobrze, kochani, jeśli można. Bo mnie bardzo interesuje, czy ty uważasz, że to jest niewykonalne, dlatego że jest to zbyt trudne. Wiesz, ja dla Polaków tak, jest to zbyt trudne. Ja rozliczam projekty, w których jest 100 osób i daję radę, nie? Jest to trudne, ale daję radę. Czy ty jednak uważasz, no bo znam cię, że to jest niewykonalne dlatego, że niewykonalne tutaj. Że trzeba się sprzedać, że trzeba tu jest robić to, co niewykonalne. Wszędzie na świecie. Bo musiałby wszystko robić Rylkę albo nie wiem, jego córka czy syn. Nie. A natomiast w twoim wypadku to jest inna, to trzeba analizę zrobić. Drodzy, ja chcę wam pokazać, że dać własny obraz, bo skoro mówicie o kolekcji, czyjejś kolekcji, to znaczy, że ktoś wybiera i stawia warunki. Minister Czarnek też wybiera i stawia warunki. Minister Gliński też wybiera i stawia warunki. No przepraszam, ja... Nie widzę różnicy. Ja uważam, że to, co robi Rylkę, to jest tak zwany aksjomat. Nie ma dyskusji. No. Koniec, kropka. No. To, co robi Rylkę, jest to kulturalny aksjomat. Jest to kulturalna, bezdyskusyjna
kulturalna, bezdyskusyjna wartość. A jeśli jakiś minister się z tym nie zgodzi, czy coś, pal go licho, jego sprawa, no. Będzie się spowiadał w piekle, no. Przemek, a gdybyś tak wrzucił taki temat, jak ty jesteś tu artystów, twórców, jeśli przez nasze kontakty ktoś coś sprzedaje, ja już nie wnikam ja, czy wykorzystuję zarejestrowanie siebie jako firmę, a powinien, czy też na zasadzie tylko 12% umowy przez galerię, to jak się zobowiązał, że 25% tego, co sprzedał przez nasze kontakty, wrzuca do tego zespołu? Nie, nie. No. Jeśli o mnie chodzi, jeśli o mnie chodzi, niech sobie każdy sprzedaje jak chce. To nie ma nic wspólnego z tym, co się tu dzieje. Co mnie to obchodzi, że na przykład o, ten obraz, czy ten ktoś kupił za 30 tysięcy. To jest... To kupił i koniec, kropka. Cała forsa dla Rękiego. On nie musi nic dorzucać się tam, bo o co chodzi? Przepraszam bardzo. Czy jakaś galeria państwowa, która ma dotację, i tam ktoś z tej galerii za tą dotację sprzedał jakiś obraz, to on musi jakiś haracz dawać? Nie! No nie, gdzie? Pani, jeśli można, to byśmy przeszli dalej. Następnie, tak. Następnie, tak. Myślę, że zaczniemy może od ciebie i od filmu Eniwoczarza. Może ja zacznę, żeby zmienić całkowicie.